Witajcie. Tak jak już mówiłam, na kanale właśnie pojawia się nowa seria takich tygodniowych vlogów, a to wszystko przez ketozę. Nie będę tak dokładnie rozwodzić się na ten temat, ale jeżeli nie wiecie, czym jest ketoza, to tylko tak w skrócie. Jest to taki stan, w którym nasz organizm zaczyna pobierać energię z innych źródeł niż zazwyczaj. I my z Mateuszem, no ja na pewno, a Mateusz zobaczymy, jak to pójdzie, postanowiliśmy wejść w tak zwaną ketoadaptację, ponieważ żeby organizm zaczął właśnie funkcjonować w taki sposób, to potrzeba czasu. I tak zwane keto 30, to jest właśnie 30 dni, po których po prostu zobaczymy rezultaty i rzeczywiście na własnej skórze sprawdzimy, jak działa ketoza. Najpierw chcę Wam tylko powiedzieć, czym ketoza nie jest, ponieważ niestety wiele jest nieprawdziwych informacji, szczególnie w mediach. I ketoza często jest mylona z kwasicą ketonową, która jest stanem chorobowym. Więc na pewno ketoza to nie jest kwasica ketonowa. Więc co to tak naprawdę jest? Jak wiecie, nasz organizm potrzebuje przede wszystkim energii do funkcjonowania. I tą energię możemy pozyskiwać z różnych źródeł. Zazwyczaj pozyskujemy ją z węglowodanów, bo glukoza jest takim najszybszym źródłem energii i też niejednokrotnie pewnie słyszeliście ode mnie, że no moim zdaniem tych węglowodanów w dzisiejszej diecie jest po prostu za dużo. Komórki naszego ciała pozyskują generalnie energię z glukozy, dlatego że cały czas mamy ją w swoim organizmie i jest to takie preferowane źródło energii. Ale te komórki, które mają mitochondria, czyli większość, w tym komórki mózgu, potrafią również pozyskiwać energię z tłuszczu, a dokładniej z ciał ketonowych. O co w tym wszystkim chodzi? Generalnie w ogóle ketoza, zaczęto się nią interesować, dlatego że osoby chore na epilepsję i różne choroby neurodegeneracyjne podczas właśnie takiej diety niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej okazywało się, że po prostu przestają mieć ataki padaczki i po prostu zostały wyleczone. Dlatego bardzo często właśnie osoby z tego typu chorobami są na tej diecie i świetnie funkcjonują. Dlaczego? Bo mózg przestawia się i komórki mózgu korzystają z ciał ketonowych, ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy mamy niskie poziomy glukozy i insuliny we krwi. Czyli najprościej nasz organizm przystosowuje się do korzystania z tłuszczu jako źródła energii zamiast z glukozy. Żeby to zrobić, po pierwsze musimy mieć rzeczywiście mało tych węglowodanów. Dziennie to jest maksymalnie 50-60 gram węglowodanów. No, podczas tych vlogów zobaczycie, ile tak naprawdę można wtedy tych węglowodanów zjeść. A druga sprawa jest taka, że najwięcej powinno być w diecie tłuszczy. Około 60%, a nawet na początku 80%. I wtedy rzeczywiście ten proces powinien zajść. Zobaczymy, jak będzie u nas. Dlaczego ten temat w ogóle mnie zainteresował? Coraz więcej osób dobrowolnie, mimo braku tego typu chorób, o których już mówiłam, przechodzi na ketozę i okazuje się, że dzięki temu poprawia im się zdrowie, mają wyższe poziomy energii, ich mózg lepiej funkcjonuje w ciągu dnia, nie chce im się tak spać, dodatkowo na przykład cukrzycy bardzo poprawiają swoje wyniki. Także jest bardzo dużo symptomów, które mnie zainteresowały i które wskazują na to, że może to być dobra dieta dla wielu osób. Jest ona restrykcyjna, ponieważ nie jemy w ogóle pieczywa, nie jemy makaronów, nie jemy żadnych kasz i nawet na początku musimy ograniczyć węglowodany z warzyw, czyli jeść te warzywa niskowęglowodanowe, czyli zielone, kapustę, ale na przykład raczej unikamy marchewki. No i niestety nie jemy owoców, przynajmniej na początku, więc to będzie dla mnie duże wyzwanie. Co jemy? Jemy jaja, jemy na przykład awokado, które jest świetnym źródłem tłuszczów, jemy mięsa różnego rodzaju oraz ryby i najlepiej wybierać te tłuste części, także żeberka na kapuście na pewno się u mnie pojawią. I dodatkowo różnego właśnie rodzaju warzywa, tak, o których Wam mówiłam, które mają niską ilość węglowodanów. Jeśli chodzi o tłuszcze, to masło klarowane, olej kokosowy, smalec. No ja też na pewno będę korzystała trochę z oliwy z oliwek i oleju lnianego jako tych tłuszczy roślinnych na zimno. Jeżeli ten temat w ogóle Was zainteresował, to jest mnóstwo zagranicznej literatury o ketozie. Natomiast jeśli chodzi o polskie pozycje, to nie ma ich tak dużo, ale naprawdę bardzo polecam Wam książkę Dawida Dobropolskiego o ketozie. Teraz jest też nowe wydanie, też możecie wejść na jego stronę, na jego bloga, tam na pewno znajdziecie informacje na ten temat. Póki co, my zaczynamy, ja jestem mocno zmotywowana, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle się na to zdecydowaliśmy. Powiem za siebie. Ja przede wszystkim nie jestem w stanie polecić czegoś moim pacjentom, jeżeli sama nie sprawdziłam na sobie, jak to działa. A uważam, że temat jest dość ciekawy, no więc testuję. Dlaczego? Dlatego, że mogę schudnąć trochę i przyda mi się w tym najbliższym czasie. Druga sprawa jest taka, że generalnie jeżeli zaczynamy wytwarzać ciała ketonowe, z których korzysta nasz mózg, to podobno, tak mówi wiele osób, które są w ketozie, ten mózg pracuje o wiele wydajniej, efektywniej, nie jesteśmy zmęczeni i mamy o wiele więcej możliwości. Także dla mnie to jest efekt wow i chcę sprawdzić, czy tak rzeczywiście będzie ze mną. A jedzenie jest ciekawe, bo jest dużo żołmiecha, więc... Przyznaję się bez bicia, że mam problem z węglowodanami, ponieważ bardzo je lubię i im więcej jem, szczególnie tych prostych, no to tym bardziej mam na nie ochotę. Więc jeżeli nie musiałabym czuć co jakiś czas głodu węglowodanowego. Generalnie oczywiście nie mam ochoty na żadne diety, ale jak móc, to móc, no. Żona każe, trzeba zrobić. Fitatu, czyli aplikacja, w której będziemy liczyć, czy nie przekraczamy dozwolonej ilości węglowodanów i ile mamy tłuszczu. Mateusz kroi wołowinę, bo rano ma wcześniej do pracy, więc musimy mu przygotować lunchbox. Będzie gulasz wołowy. Pół godziny później, czyli późno w nocy, gotowe. Trzeci dzień, generalnie póki co, grypa węglowodanowa mnie omija, więc czas na trening. Ciekawe, co powie Mati. Dzisiaj po raz pierwszy, jest już trzeci dzień ketozy, znaczy keto 30. Po raz pierwszy zjadłam śniadanie i później dość szybko zjadłam obiad, bo byłam głodna. No ale później sprawdziłam sobie, rzeczywiście tych tłuszczów nie było aż tak dużo, więc tłuszcz bardziej syci, dlatego szybko zrobiłam kawę kuloodporną, olej kokosowy, masło klarowane i się generalnie nią najadłam. I jedziemy dalej. A Stefan mi właśnie powiedział, że kolega w przedszkolu miał dzisiaj urodziny i przyniósł te niezdrowe rzeczy, więc obstawiam, że były jakieś chipsy grane albo coś. Krem z dyni. Oczywiście nie dla nas, tylko dla dzieci i gości. Wujek z ciocią przyjechali z prezentami i jest radość. W weekend Mateusz się delikatnie wyłamał z ketozy, bo mieliśmy gości. Ja dalej cisnę. No a Mati jest po prostu na low carb, czyli mało węglowodanów i może Wam później powie swoje wrażenia. Póki co nie chcę. Jest niedziela, piąty keto day. Generalnie jest różnie, bo czasami jak na przykład zjem mało tłuszczowy posiłek, to mnie ciągnie do jedzenia. Ale takie ciekawe doświadczenie. Wczoraj jadłam obiad o godzinie 15, potem jeszcze miałam konsultacje z pacjentami, więc dużo się działo. I szczerze mówiąc, do 10 dzisiaj rano nic nie jadłam i w ogóle nie byłam głodna. A to śniadanie zjadłam tylko dlatego, że Mateusz zostawił dwa jajka. Więc coś się zaczyna dziać. A ja wypiłam kawę z masłem! Kolejne śniadanie, omlet z serem kozim, tam pod spodem jakieś mięcho z warzywami się ukryło. Hello, szybki update na koniec tygodnia. Generalnie czuję się dobrze, na wadze tam trochę poszło. Mateusz też się czuje dobrze, nie jest do końca w ketozie, jak wiecie. Czy jestem w ketozie? Chyba jeszcze nie, ale już nie mam napadów głodu. Poza tym tęsknię za jabłkami, szczególnie jak muszę je kroić dzieciom. Więc trochę mi tych węglowodanów brakuje, ale jest zdecydowanie lepiej niż myślałam. No i też trochę mi brakuje koktajli i za dużo jem mięsa. Znaczy w sensie, że jem je codziennie, mięso albo ryby, więc mam lekki przesyt. Ale ciśniemy dalej, ciśniemy. No to do zobaczenia za tydzień.